Cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie w trzecim odcinku Zagrajmy Ignition. Tak, powiem wam po wielu, naprawdę szczerze, wielu próbach udało mi się w końcu dzisiaj przejść tą grę. Mamy aktualnie sobotę, weekend. Mamy weekend, jesteśmy w Ignition. I udało mi się odblokować samochód. No lecimy sobie z kolejnym odcinkiem tutaj, żeby wam nagrać. Jak pewnie na razie nic ciekawego. Jeszcze regulowałem sobie głośność. Zobaczymy, jak tą furą się jedzie. Muszę się przyzwyczaić. Jak na razie to chyba słabo. Poczekajcie chwilę. Dostałem SMS-a. Dobra. Chyba będzie słabo. Ale też nie widzę nowego samochodu, muszę się przyzwyczaić. O, trasa od tyłu, wow. No, jestem pod wrażeniem. Nie spodziewałem się tego, że gra nas czymś takim zaskoczy. A tu jednak. Dobrze, że mamy to autko, ono jest szybki, widzę, że tu w miarę ich doganiam. No rzeczywiście, inaczej jedziemy. Tak, to już trasy miałem na pamięć wykuta, a teraz będzie ciężko. No i widzicie, jednego wyminęliśmy, to tamten też nas wyminął i mamy lichą pozycję. Dobra, jest dobrze. Strasznie się odbijamy, trzeba dobrze wchodzić w zakręty. Delikatnie. Bo strasznie się odbijamy, jak widzicie. O. Dobra, jedziemy, no jedź. Ale widzę, że chyba tu też są pogubieni. ci nasi przeciwnicy, przepraszam was. Żak krząśnięciem. Ja też dzisiaj jestem w marnej formie do nagrywania. Strasznie mi boli prawe oko. Od 4 dni. No w tym tygodniu nic nie nagrywałem, więc postanowiłem w weekend nadrobić. No ale kurde, we wtorek pojawiła się też zła dla mnie wiadomość. Z jednej strony, że tracę pracę, a z drugiej, że będę miał więcej czasu w grudniu do nagrywania dla was z serii. No. Tak więc wszystko fajnie, elegancko. No i od torku właśnie mnie, kurde, boli to oko, mam całe krwinki popękane. No ale postaram się dzisiaj chociaż 6, tak planuję sobie gameplay nagrać dla was z różnych gier, z każdej gry chyba po jednym. Niektóre gry jeszcze nie zacząłem, które planuję na grudzień i są jeszcze niezainstalowane chyba 3 tytuły. No, ale już część jest opublikowana, znaczy zaplanowana już. Tak więc będą szły do was równo. No, no i widzicie. To jest niestety, chyba nasz samochód jest dość lekki. A teraz będzie ciężej. Bo my nie widzimy, czy pociągniecie, czy nie. Kurde, tak ciężko się teraz przyzwyczaić, że masakra. Dobrze, że mamy to auto. No szybkie jest, dajemy nawet nieźle radę. Znaczy tu też parę modernizacji toru musiało być wprowadzony. Wow, bo pamiętacie, że tam wyskok był, a później musieli ten wyskok jakoś pewnie tekstury przełożyć, no bo jak wjedziemy na wyskok? No spoko. Ryzykujemy. Kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana. No ale mimo wszystko żółty jest szybszy. Plum chłopaki do wody. Ten żółty pewnie już nas odjechał. Wow, żeby nie zepchnął. Nowy przeciw mi, ale mi nie zepchnął.
To chociaż tyle. Uciekaj, dziadu. Udało ci się. Znaczy, można nawet zauważyć. Ale patrzcie, i tak... Jak ta gra oszukuje, i tak nas no, nie daliśmy mu rady. Żółty miał problemy tam przed chwilą, więc może będzie szansa go dogonić. Chociaż wątpię, bo to już końcówka. No ale jest drugie miejsce znowu. Dobrze idzie. Dobra, ale nie chwalmy dnia przed zachodem słońca. Mimo tego, że jest godzina w pół do 19. Dobra. Fajne mamy to nitro. Ha, ha, ha. I chuj. I tak zostałem wychujany, bo zostałem ostatni. Prawie. Tu gdzieś wszyscy zagubieni. Wszyscy nie wiedzą, jak jechać. Program zawiódł. No, kurde, no. No ja pierdzielę. No to już lipa na tej trasie. Już raczej ich nie dogonimy. Jeszcze nas lawina niech dorwie, to będzie. No nie, ale. Żebyśmy jakoś dogonili, to nie. Nie mogę sobie też tej trasy zbytnio otworzyć. Którymi tu drogami lepiej się jechało. No ale jedźmy, może coś się stanie, jakiś będzie wypadek, kraksa, wszyscy utkną. Prędzej ja pewnie tutaj gdzieś utknę niż oni. No shit! Aha. No spoko. Dobra, weźmy sobie restart, bo to nic z tego nie będzie. Nie wiadomo też, ile tras będziemy musieli teraz przejechać. W związku z nowymi mistrzostwami. Patrzcie, lecą na pałę i udaje im się. Jak ja bym poleciał na pałę, to gdzie tam? Pierwsze miejsce, co? Dobra, muszę pamiętać później w prawo, pierwszy w prawo, zanim jak jadę. No już jestem ostatni. No gdzie tu jest sprawiedliwość? Tu wszyscy pojechali, a ja zostałem. Dobry! Chyba nie ukończę dla was dzisiaj tych mistrzostw. Oh my god! Szkoda, że na trasę wyścigu nie można zmienić samochodu. Rozrusznik zakręcił. Dobra, ale jedźmy, co nam szkodzi. Może uda się kogoś dogonić. Jeszcze może coś się zdarzy, nigdy nic nie wiadomo. No i pojechał bez problemu. Wszyscy nagle jadą bezbłędnie. No, tak go zawirowało ten, ale i tak ta gra oszukuje. Tak, proszę o jedną lawinę, żeby wszystkich zmietła. Oprócz mnie, oczywiście. Lawina go porwała i tak zaraz nas dogoni. Coś czuję. Już mi się wydaje, że go słyszę. No. Bez problemu nie wziął.
Proszę jakiś karambol czy coś, cokolwiek. Gdzie tam? Piąte miejsce. Mogę się zadowolić. No, ale nikogo nie porwało, no. Że ja też nie wpadłem. Gdzie tam na piątej pozycji dojedzie? Dobra, nie ma co się szczypać. Restart. Niestety, przepraszam was. Już mi nie idzie. W tym odcinku. No ale co zrobię? Najwyżej, że przegramy i skończymy wyścig. Znaczy ten, skończymy film. Jak przegram. A nagranie dostaniecie, jak kiedyś mi się uda samemu przejść. No spoko. No. Nie podskakuj, tylko jedź. Także jeszcze piąte miejsce mam, nie ostatnie. Do kitu jest ten sam. Patrzcie, jak już oni mi odjechali. Ja tylko huc, huc, odbiłem się i... Nic z tego nie mam. Na śniegu zazwyczaj mi szło dobrze. Nie miałem jakichś problemów tam. Ja tutaj już nawet nie widzę. Więc wątpię, żeby mi to koniec. Ło, gdzie oni są? No i oczywiście mnie tylko. Nie wiadomo, czy się śpieszyć, czy nie. Bo albo tak, jedziesz za wolno, to cię lawina złapie, jedziesz za szybko, to wpadniesz w lawinę. Już miałem szansę dogonić, bo mi szło bardzo dobrze, a tu lawina i dziękuję. Nie, to restart. Tylko słabo, przepraszam was, słabo to widzę. Jak my teraz. Nie, naprawdę genialny skrót. Chciałem właśnie przetestować. Naprawdę genialnie. Naprawdę genialny skrót. Może to gdzieś mapę da się przeskoczyć. Nie wiem, jak mi tak dalej będzie szło, to dzisiaj niestety zakończymy tutaj wyścig. Chociaż nie jest źle. Czwarte miejsce. Było. Dostałeś po dupie i wypadł. No spoko. Raczej w tym na tej trasie skończymy dzisiejszy odcinek. Niestety. Bo na to wychodzi, kurde, miałem spróbować, może gdzieś się da przeskoczyć mapę. Na tą chwilę nie mogę przejść. No co zrobię, no niestety. Rozstajemy się śnieżnym Ignition, bez, jak to? Bez śniegu u nas. W sumie jeszcze nie mamy grudnia. No, chyba się wkurzę zaraz.
Ostatnie okrążenie. Kurde, nie mam litra. A spróbujemy. Niech się załaduje. Tu nic. Gdzieś tak spowalnia ten śnieg, gdzieś tam. Nie wiem dlaczego to jest. Chyba dla pizzy. Tak mieliśmy w tym city. Mieliście skrót przez lotnisko. To był naprawdę opłacalny skrót. A tutaj to nawet nie wiadomo o co chodzi. Mieliśmy czwarte miejsce na Grand Manmo Star. No co się zrobi? Ciśniemy. Wierzę, że jeszcze te mistrzostwa, jeszcze jedne zakończy dla was gameplay. Że to już wszystko odblokujemy, bo nie wiem ile tam tras musi być dokładnie. Właśnie ciekawe jak teraz dojechaliśmy. Game over. No. Zobaczmy trasy. Simplier. Dobra, tego. Tokyo Bullet. To wszystko. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem. Pisało, że 10 tras. A mi się żadna trasa nie odblokowała. City już dawno było. Tokio. Wiecie co, moi drodzy. Ja już też nie będę się męczył. I myślę, że nie ma to dalszego sensu nagrywania tego gameplaya już z tej gry. Fajnie się pobawiłem przy niej, no ale niestety jest ona dość ciężka. No i dla paru samochodów, żeby wam pokazać, to mi się daje, że to nie jest też jakiś... No ja będę miał duże straty, bo muszę spędzić nad tą grą. I myślę, że ten trzeci odcinek będzie już kończącym serię. Tak więc grę już oceniłem w drugim odcinku, tym dłuższym. Tak więc komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Zapraszam was do innych moich serii. No niestety kończymy Ignition już.